rozgrywki World Tour, proszę Państwa, w dalekim Kuwejcie. Witają Państwa serdecznie. Leszek Kucharski i Janusz Pindera. A zaczniemy od ćwierćfinału pań. Wydawało nam się, że będziemy mieli okazję pokazać w akcji panów, no ale dobrze. Feng Tianwei będzie tutaj grać w parze Zhu Yuling z Chin. Feng Singapuru wygrała z Koreanką Jeon Ji-hee. Wygrała z nią 4-1 w setach 11-8, 11-6. Później przegrała do 8. No w sumie zacięty mecz, ale jednak z przewagą zawodniczki Singapuru. To była 1-16, teraz już ćwierćfinał, jak mówiłem. Natomiast Koreanka Zhu Yuling pokonała Koreankę Seok Ha-young 4-0. Na razie rozgrzewka. No to jest absolutna dominacja dziś już w tenisie stołowym panią w skośnych oczach. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wiemy o tym od lat. Zdaje się, policzyłeś. Tak, do... tak, tak. Ja sobie miałem przyjemność policzyć z tego turnieju ilości zakwalifikowanych do kolejnych rund. I już tak już na wstępie to już się okazało, że szczególnie w pionie kobiet zdecydowanie 30-2 pierwsza runda dla Azjatek. Druga runda 15-1, czyli 15 Azjatek, 1 Europejka. I ćwierćfinał 8-0. Z kwalifikacji na 16 po 3 zawodniczki w grupie wyszły 3 Europejki. To mówi samo za siebie. Przewaga jest olbrzymia. Tak, tu już nie ma żadnych tego typu statystyk sensu prowadzić, bo już mamy tutaj zawodniczki z Azji, a więc Chinkę i zawodniczkę Singapuru. Na razie 2-1 dla Chinki. Zhu Yuling. Tak, ja miałem przyjemność, będąc jeszcze trenerem kadry kobiet przeciwko Feng Tianwei. Pamiętam, Natalka Partyka prowadziła zabójcze i wiem, że co najmniej raz z nią wygrała. Z zawodniczką, która była notowana w granicach 5-7 miejsca na świecie. Obie praworęczne w różowym stroju. Zhu Yuling, ona serwuje. To właśnie ta zawodniczka. Tak, tutaj już nie ma miękkiej gry. Tu już każda wychodząca piłka to jest atak. Zawodniczki te, no można powiedzieć, Chinki, ponieważ zawodniczka z Singapuru to również jest pochodzenia chińskiego. One grają praktycznie po męsku, z troszeczkę oczywiście mniejszą siłą gry, bo to naturalne, ale to nie jest jakaś pasywna gra, jakaś oddaj na drugą stronę, to po prostu są wytrenowane, profesjonalne zawodniczki. Leszek, jak obserwujesz na przestrzeni ostatnich lat właśnie grę tych najlepszych zawodniczek na świecie, czy ten poziom wzrasta, grają coraz lepiej, czy też to zależy od skali talentu danej zawodniczki, bo... To znaczy w przypadku, ja to zauważyłem, że taką rzecz, że po Europejkach i Europejczykach właściwie to widać, że jak ktoś jest dobry, utalentowany, to widać talent. O, Waldner, ten, na skalę krajową, to się mówiło, Gruba, Kucharski. A u Chińczyków nie. Oni są po prostu tak wytrenowani, że to wytrenowanie w mojej opinii i wielu, wielu kolegów po fachu właściwie zabija ten widok talentu. To jest tak, oni są po prostu tak dopracowani, wypracowani, że tam trudno miejsca na jakiś artyzm. Co można zauważyć w przypadku takich zawodników jak Boll, szczególnie Waldner. A to jest po prostu maszyna do zabijania. Tak, był taki moment, prawda, to wasze pokolenie, kiedy ty grałeś, Andrzej Gruba, nieżyjący, kiedy Szwedzi mieli tą swoją złotą generację z Jürgenem Perssonem, który jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie był w pierwszej czwórce, a grał przecież na ostatnich Igrzyskach również w Londynie. Wtedy przecież jeszcze był Erik Lind, w ogóle była paka niesamowita tutaj do waszej drużynie. Był jeszcze Stefan Dreszel, z którym miałem tu przyjemność wielokrotnie komentować w Eurosporcie. Natomiast
natomiast no, później tylko tak naprawdę jednostki, prawda? Więc Bol, ostatnio Owczarow, ale to tak w dużej mierze Owczarow zdobył medal, niczego mu nie umniejszając, ponieważ wprowadzony został przepis, że nie może grać trzech zawodników z jednego kraju. Ja akurat grałem w tych czasach, kiedy się rzuciliśmy Chińczykom, ja mówię szczególnie Szwedzi, my tam dołożyliśmy też swoje kilka piłeczek, ale to jest bardzo, ja wiem, mądry naród. Oni wyciągnęli wnioski. Prawdopodobnie chodzi o to, że tenis stołowy wszedł na olimpiadę i oni zaczęli w tym momencie przegrywać. I dla nich medale olimpijskie są sprawą priorytetową. Tak, pamiętam, tak jak dla doskonale, innych, prawda? W 1988 roku jeszcze wygrywali Koreańczycy z nimi. Tak, tak. Następne 5-10 lat dominowali Szwedzi i potem to już nastąpi powrót Chińczyków, gdzie już praktycznie oni do dzisiaj są taką potęgą, że trudno sobie wyobrazić, żeby oddali ten prym. Testujące piłki pierwszego seta. Tak, tutaj zawodniczki, one grają bardzo, bardzo podobnie. One praktycznie, jakby zamienić im twarze, to może to trudno by było rozróżnić, która jest która. Ten sam uchwyt rakietki? Tak, ten sam uchwyt rakietki, prawa ręka, przyzwoicie backhandem, zdążeniem zdecydowanym do forehandu, szczególnie ta Feng Tianwei. No i teraz przestrzelony, widzieli Państwo ten backhand, mimo że to wydawało się, że to jest łatwa piłka do ataku, ale to były tylko pozory, jak się okazuje. Tak, troszeczkę mi się wydaje z tej perspektywy, która jest, tenisowy jest pokazywany, ten lot tej piłki wydaje się taki wyższy niż jest normalnie i wydaje się, że to rzeczywiście była wysoka piłka, a kamera z góry to właśnie tak jakby wydłużała. Jeszcze powtórki, najciekawsze akcje tego seta, który oglądaliśmy. A za chwilę kolejna partia. Dziś oczywiście na podstawie tego spotkania trudno wyciągać jakieś daleko idące wnioski, ale jak się ogląda mężczyzn, to dopiero widać, jak ta gra jest nieprawdopodobnie szybka, a przecież miała być troszkę wolniejsza dla potrzeb telewizji, stąd wprowadzono, prawda, ten zakaz do oklejenia, żeby nie było tej gry na świeżym kleju, no i przede wszystkim większa piłeczka, prawda? Ja to mam znowu swoją teorię, to znaczy to nie jest tylko moja, ale ja tak to sobie wymyśliłem, że... No bo celem było generalnie wydłużenie akcji. Akcja się nie wydłużyła w sumie. Dlaczego? No jedna rzecz to sprawa no, fizyczna, że rzeczywiście każdy sport staje się coraz bardziej atletyczny i ta siła zdecydowanie jest większa. Ale dwa, że przy większej piłeczce na pewno trudno jest zrobić dobrej jakości piłkę, czyli 38 był zawsze lepszej jakości, co powodowało to, że było mniej pomyłek z powodu kiepskiej jakości piłki. To na pewno, ale przede wszystkim piłka rzeczywiście wolniej leci. Oni osiągnęli to, co chcieli. Ale z drugiej strony nikt nie przewidział tego prawdopodobnie, że przez to, że piłka wolniej leci, to przeciwnik ma dużo więcej czasu, żeby się ustawić i zagrać znacznie silniej. I to spowodowało zdecydowaną agresję strony backendowej, szczególnie 2-3 metry od stołu, gdzie kiedyś to się za naszych czasów odgrywało, tu jakiś kontratopspin, to były... Ta maestria techniczna była szalenie istotna. To były rzadkości, a teraz to już jest odłamkowy, lewa, prawa, bez znaczenia i ci lepsi zawodnicy po prostu mają czas na to, żeby skontrować i tak się w ten sposób też uważam rozwinął backend. To właśnie pozostawałoby tylko podnieść troszkę wyżej siateczkę. No, ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania, chociaż nie wiem, co da nowa piłeczka plastikowa. A będzie nowa, tak? Tak. No, z tego wynika już, że będzie plastikowa piłeczka. Mhm. Mówią, że będzie mniej rotacji. No, i już podobno Chińczycy
jak zwykle przy każdej zmianie już trenują podobno już tymi kółeczkami. Przynajmniej wybrani, bo oni to tak mają tylu tych zawodników, że mogą sobie pozwolić na to, aby wymieniać te składy i przygotowywać się. Oni już rok, dwa lata przed tym to robią. Tak, mają już nowe gwiazdy, przecież tak naprawdę te wielkie gwiazdy, które jak Van Gaal, trzykrotny srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich, to pokolenie Wanga, jeszcze innych kolegów, to już powoli odchodzi, ustępuje miejsca tym młodym. Mamy tutaj też w tym turnieju w Kuwejcie 16-latka Fang Zhendonga, który przecież wygrał World Tour w Spale ze swoim młodym kolegą. Jest kolejny bardzo młody, bardzo przyszłościowy zawodnik, Jan An. Oni są, Jan An, bardzo wysoko na listach światowych. No ale także ta droga dla, szczególnie dla Europejczyków, nawet najlepszych Europejczyków, no chociaż Bolf to ciągle jest zawodnik, jeżeli jest zdrowy w pełni, który może pograć, ale najlepsze lata ma już za sobą Timo Boll. No jest Owczarow, to jest na pewno światowej klasy zawodnik, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich. Natomiast patrzę tak na rywalizację kobiet, bo tu no, na ostatnich igrzyskach miałem okazję komentować i były naprawdę ładne mecze Polek. No tyle, że no brakuje tego, no ale to, czego dokonała mimo wszystko jednak Natalia Partyka przy swoich ograniczeniach fizycznych, to też jest wielka sprawa. Nie no, no Natalia jest wielka, naprawdę. Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy jeszcze wiele lat temu, jak ona miała 15 czy 16 lat, to nawet sam miałeś troszkę wątpliwości, jak to się potoczy dalej, prawda? Tak, znaczy ona osiągnęła dla mnie więcej niż ja się spodziewałem. Ale nie ulega wątpliwości, że no, brak tego, tej części ręki to powoduje jednak jakieś tam problemy z balansem. A z drugiej strony daje jej to taką od urodzenia, od dziecka taką siłę, taką motywację. Jest to osoba taka pozytywna w każdym słowa tego znaczeniu, że zresztą w Chinach jest najpopularniejszym na pewno ping-pongistą, ping-pongistką z reprezentacji Polski, ale z tego, co słyszałem, ani byłem na olimpiadzie w Chinach, była właściwie reprezentantem polskiej w ogóle całej ekipy, bo to była najbardziej rozchwytywaną. Tak, byłem w Chinach od czasu do czasu, tam komentowałem boks, ale od czasu do czasu wpadałem na salę tenisa stołowego, żeby zobaczyć, jak wyglądają gry i Polaków, a później finały, i muszę przyznać, że kolejki ustawiały się do Natalii, to było coś niesamowitego. A pamiętam jeden z wieczorów już w hotelowym pokoju, kiedy był taki przegląd wydarzeń, tam regularnie był pokazywany dzień dla angielskojęzycznej widowni chiński program dotyczący Igrzysk Olimpijskich, gdzie zapraszane były naprawdę bardzo wpływowe postaci ze świata igrzysk. I była zaproszona wtedy przecież no młodziutka, to był rok 2008, Natalia Partyka. Program 50 minut. Naprawdę dawała sobie radę, mówiąc po angielsku. Tematy były najróżniejsze i byłem naprawdę pełen podziwu. Ogromnie mi zaimponowała. Mistrzostwa świata. Nie, to było podczas Igrzysk Olimpijskich. Ona była wtedy jedną z dwóch zawodniczek, które startowały jednocześnie na paraolimpiadzie, która była później po igrzyskach, i na igrzyskach sportowców zdrowych, a więc to było wydarzenie. Tak, ja byłem na Mistrzostwach z Natalką jako jeszcze trener reprezentacji kobiet. No to Natalka, graliśmy mecz z Chinami i Natalka wygrała z Chinką z pierwszej ósemki. To była praktycznie cała sala i cała sala klaskała i ona po prostu tam jest, ona jest tam uwielbiana. No to pięknie. 9-6 Zhuyulin z Feng Tianwei w drugiej partii. Niby równo próbuje walczyć, zdobywa siódmy punkt Feng. Tak, niby równo, no właśnie. No właśnie, niby równo, a jednak jest ten malutki znaczek, który tutaj daje przewagę Zhu. No Feng Tianwei to już trochę tych lat gra w tej czołówce, także to no, ogromne doświadczenie. Fakt, że one zaczynają też bardzo młodo. 8-9. Tak, Chińczycy zdecydowanie utrzymali bardzo ofensywną grę forehandową, a jednocześnie poprawili grę backhandową, co zawsze uważałem, że tutaj jest dziura u nich.
I tak samo i w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. I tutaj widać, że te dziewczyny obie strony agresywnie, łącznie z backendem. 10-8, a więc setball. Co ciekawe, Feng Tianwei jest Chinką, ona jest urodzona w Chinach, w Harbinie. Tak, no tak powiedziałem, cała reprezentacja Singapuru. No teraz było ostrożnie, przytrzymała ładnie backendem Zhu Yuling swoją rywalkę. I 2-0 w setach. A te krótkie sety, no właśnie to już jest dzisiaj młodzi ludzie, którzy zajmują się tenisem stołowym, grają, czy też komentują, piszą o tym. Właściwie już nie pamiętają tych setów do 21. Ostatni raz grałem wczoraj. Akurat, ale to po raz pierwszy od kilku lat rzeczywiście. No tak. To rzeczywiście chyba jest lepsze. Ja też. Na początku byłem przeciwny, bo jednak no, człowiek się przywiązuje do pewnej tradycji, tak. Ale jak sobie przypomnę te niekiedy naprawdę nudne partie, szczególnie kiedy była różnica umiejętności, to ja pamiętam kiedyś taką na Mistrzostwach Świata w Dortmundzie. No, to jest fenomenalny dla was były, dla Polaków w ogóle Mistrzostwa Świata, bo przecież ty w parze z Kaliniczem w finale srebro i o włos od złota. Andrzej Gruba, brązowy medal w singlu. Ale pamiętam wtedy doskonale jeden z meczów Appelgrena. Przegrywał bodajże 2-0 w trzecim dość wyraźnie i wreszcie chyba już stwierdził, że czas wziąć się do roboty i wygrał ten mecz. Ale trwało to strasznie długo. No. Tak, tak. No teraz bardziej się zbliżyliśmy do tenisa ziemnego. To jest chyba prawidłowo. Więcej jednak końcówek, więcej napięcia. I niewiele to zmieniło, jeśli chodzi o rozkład sił. Ci, którzy wygrywali wtedy, wygrywali później również przy tych krótkich setach. One love. A więc 2-0, trzecia partia. Zobaczymy, co tu jeszcze jest w stanie zrobić. Feng, no ona oczywiście ma sporo sukcesów, sporo medali, ale to w turniejach drużynowych, bo ona jest wicemistrzynią olimpijską z Pekinu, to przecież było wtedy ogromne, to była jedna sensacja. Brązową medalistką olimpijską z Londynu, czterokrotną medalistką mistrzostw świata, wysoko w rankingu, a więc to bardzo, bardzo ciekawa zawodniczka. Tak, ona od lat jest w czołówce światowej. Ustępuje właściwie tylko, i to nie zawsze, tylko zawodniczkom chińskim. I one też tam trenują, spędzają gro czasu w tych ośrodkach. Tak jak powiedziałeś, tam się urodziła. No tam zresztą gra w klubie, w lidze chińskiej, tak, tak. Prawda? I tu widać, że gra cały czas wygląda bardzo, bardzo podobnie. Feng Tianwei próbuje szukać tego forehandu, grać agresywnie, jednak Chinka tutaj ją spokojnie wyblokowuje, na dużym spokoju backendowo, dużo, zdecydowanie więcej backendem gra. To też jest ciekawa historia, bo Feng pochodzi z bardzo biednej chińskiej rodziny. Zresztą jak się zdecydowała wyjechać do Singapuru w 2002 roku, ojciec, który wtedy już był bardzo ciężko chory na stwardnienie rozsiane, już tego nie doczekał. Zmarł przed tym wyjazdem do Singapuru, nie doczekał tych wielkich sportowych sukcesów córki. A tych sukcesów, jak mówiłem, naprawdę było sporo. Przecież miałem okazję też komentować jej pojedynek o brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich ostatnich w Londynie. Wygrała 4-0 z Kasumi Ishikawą z Japonii. Tak, ja tam byłem troszeczkę też zajęty. Trenerem reprezentacji tak, Indii. Co prawda niedługo. Ile trwała ta przygoda generalnie z Indiami? Tak, do olimpiady to było 9 miesięcy. 9 miesięcy. No, tenisowy chyba nie jest tam najpopularniejszym sportem. No, tam najpopularniejszym jest krykiet. No, po krykiecie jest drugi jest krykiet, trzeci jest krykiet. Tam ludzie po 8 godzin spędzają na jednym meczu, po 80-100 tysięcy, a jednocześnie właśnie powiadomili mnie, że skrócili te mecze, które trwały 3 dni, a teraz trwają tylko 8 godzin.
Także tenis stołowy tam się ma tak średnio, tak można powiedzieć, jak tenis stołowy w Polsce. O. Tak, już widać po tym spotkaniu, że Feng będzie bardzo ciężko wygrać pojedynek Zhu Yuling. Trzecia partia, tym razem już pod dyktando Zhu Yuling. A ja jeszcze na moment wrócę tylko do tych olimpijskich sukcesów, ponieważ były to pierwsze sukcesy. Pamiętajmy, że podczas Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku ten brązowy medal był pierwszym medalem dla Singapuru od 1960 roku, w indywidualnych oczywiście rozgrywkach, a więc wielka sprawa. Zresztą oni zdobyli też medal brązowy w turnieju drużynowym, wygrywając z Południową Koreą, i to była też pierwszy raz Singapurowi udało się zdobyć na jednych igrzyskach dwa medale, a więc to wszystko za sprawą właśnie tej zawodniczki, która tu przegrywa w trzeciej partii 4-6 i serwuje. No i proszę, mocny atak forehandowy. Ja utrzymała piłeczki w stole Zhu Yuling. Wydawało się, że w tym secie już będzie bez historii. To jest charakterystyczne, że w tych krótkich setach szalenie istotne jest utrzymanie koncentracji. Tak, no odporność psychiczna zdecydowanie zwiększyła swoją rolę. Więcej końcówek, krótsze sety. Nie można sobie już tak pozwolić, tak jak kiedyś, na no, dwie, trzy piłki. Bo dwie, trzy piłki to już jest jedna trzecia seta praktycznie. I takie było zamierzenie tych zmian. Myślę, że to jedna chyba, jeśli chodzi o te zmiany, co mówiliśmy, jedna z bardziej udanych zmian. Tak, tak, na pewno. To ja się zgadzam z tym. Tak, to widać na tych powtórzeniach, że to jest wszystko tak wytrenowane, szybkie. Rzeczywiście to ciężko zawodniczkom europejskim współzawodniczyć i dotrzymać im kroku. No problemem na pewno telewizyjnym jest to dzisiaj, bo to oczywiście jest, jeśli chodzi o potrzeby telewizyjne, te krótsze sety, to jest bardzo dobry pomysł, zrobił bardzo dobrze. Natomiast no problemem jest ta dominacja jednego kraju, czy generalnie rzecz biorąc azjatyckich zawodniczek, bo tak naprawdę w Europie też wiele mamy zawodniczek z Azji, które reprezentują swoje kraje. Wprawdzie mieszkają od lat i tutaj ciężko jest czynić jakiś zarzut z tego powodu, ale... Niektóre mieszkają od lat, ale niektórzy nie. No właśnie. Tak to... Ponieważ my też mieliśmy swoje Chinki, czy mam pytania? I pamiętam te pojedynki też bardzo dramatyczne na igrzyskach w Londynie. Płacz po przegranej. I to naprawdę tak w pewnym momencie nasza Chinka praktycznie zachowywała się tak, jakby naprawdę się tutaj czuła. Nie, ona już tutaj bardzo, dużo, no wiele lat. Miała 15 lat. To i mówi dobrze po polsku. Tak. No bo w ogóle Wanzi to mówi po polsku. Tak, Wanzi bardzo dobrze, tak. Tam rodzina polska, żona, tak, dzieci. Wanziego to właśnie miałem ja przyjemność ściągnąć do Polski, do klubu. Do Odry Głoski, Księgienice. No i potem on się zaklimatyzował, pobył kilka lat, stwierdził, że mu to dobrze, żenił się. No tak, tylko że muszę grać z Chorwatami, wtedy mogą wygrywać. Bo i Lucek Błaszczyk też, prawda, złoty medal mistrzostw Europy, no ale Lucjan też potrafił w innym zestawieniu spisywać się znakomicie, natomiast to również Wanzi ten swój złoty medal zdobył w parze z Chorwatem, a więc... Ja pamiętam swoją złość w 88 mistrzostwach Europy w Paryżu, gdzie po raz pierwszy wystąpił na mistrzostwach Europy Chińczyk Dingyi, potem światowej klasy zawodnik, i ja z nim przegrałem. I normalnie prawie ze łzami w oczach taki zły mówił, no kurczę. Przegrać się jeszcze, mówi, z Chińczykiem na mistrzostwach Europy. No tak, to były takie troszkę pechowe. Pamiętam doskonale te mistrzostwa, bo tam Andrzej Gruba przegrał z młodym Zoranem Primoraczem wtedy. Był wściekły, bo to była taka porażka przykra. Primoracz triumfował z charakterystycznie zaciśniętą pięścią. Jeszcze wycierał się Andrzej ręcznikiem. Takie zagrywki. Słynnej Bercy w Paryżu. A
tutaj Fenton próbuje. No i brakuje jej dosłownie tak, tyle, tak, ale brakuje. No ale bo to jest wszystko oparte na jednak już jak 0,2, 0,7, 0,9, to wszystko jest oparte to na lekkim ryzyku. Ona musi ryzykować, musi szukać czegoś, żeby wygrać punkt. 11-7. I kolejna wymiana, którą właśnie wytrzymała Żyjulink 3-0. Jak widać, to o czym rozmawialiśmy przed chwilą, o tych talentach i tak dalej, nie widać tutaj finezji. To jest wszystko to samo wyrobione. A Żyjulink to jest młoda generacja tenisistek, rocznik 1995, mistrzyni świata juniorek, brązowa medalistka mistrzostw świata seniorek, piąta w światowym rankingu, a więc a tu na ekranach Feng. No więc znacznie, to jeszcze kilka latek ma. Tak, znacznie młodsza od Feng. Feng 27 lat. A to bardzo młoda zawodniczka, której trenerem jest Liu Guoliang. Tak, wielkiej klasy specjalista, bo przecież w swoim momencie najlepszy zawodnik na świecie i mistrz olimpijski, mistrz świata, świetny gracz. W ogóle ci wszyscy najwybitniejsi trenerzy pracują w kadrze chińskiej, tam się nie pozbywają wielkich graczy, mimo że mogliby mieć w razie czego zastąpić wcale nie gorszym, ale jeszcze jest kwestia wizerunku, kwestia autorytetu, wiele innych elementów. Tak, to kraje, niektóre mają takie tradycje, tak jak jest na przykład w Rosji, we Francji i właśnie w Chinach. No i zobaczymy, czy to skończy się w czterech setach, czy też jeszcze Feng zerwie się do walki. Na razie prowadzi przy swoim serwisie w czwartej partii 1-0. Love to. Bliźniacze te backendy właściwie. Właśnie ostatnie 5-10 lat takie bardzo, że tak powiem, modne, szczególnie u kobiet. Krótko ze stołu, z lekką rotacją postępującą do przodu, bez dużych zamachów. No i tak naprawdę góra krok do tyłu od stołu. Tak. Tak do metra. No oczywiście tam grają też dalej, ale szczególnie forehandami, ale starają się zdecydowanie grać przy stole. Serwis najczęściej forehandowy. Tak, to jest generalnie, można powiedzieć, 90%, a już szczególnie w wykonaniu zawodników chińskich, zdecydowanie. Ale jak przyjdzie taki Owczarow i serwuje na przykład backendem, to jest to problem, bo zawodnicy nie serwują backendami, w związku z tym też nie mają doświadczenia. Jest to troszeczkę inne podanie i na pewno jest to... Czy Samsonow, prawda? Tak, czy Samsonow. Także... Ja twierdzę, że sam serwowałem całe życie backendem, ale twierdzę, że w dobrym wykonaniu to jest równie skuteczne. Oczywiście troszeczkę to foruje zawodników, którzy dobrze grają backendami. Ależ piękna wymiana, ależ piękna zakończona forehandem po prostej. Tak. Z wielką pewnością, tak. Tutaj nie było nawet sekundy, łamka. Teraz będziemy sekundy, widzieli. Tak. Bardzo tak, mocny backhand. To piękne. Fenomenalnie. To było piękne rzeczywiście. Ale absolutnie męskie rozegranie. Tak. Szybkie, agresywne i silne. Let 4-2. Dziesiątego stycznia Żyjulink skończyła 19 lat. No i na pewno jej przeciwniczka w tym samym wieku już też osiągała laury światowe, bo ja pamiętam, że jak jeździłem, to ja ją pamiętam od lat, a to było co najmniej 10 lat temu.
5-3. W czwartej partii serwis Feng. No, teraz w środek takie zagranie. Trudne. Nie zdążyła wyrobić sobie odpowiedniej pozycji do kontry chińska ping-pongistka. Tak, no, dobre zaskoczenia, taki serw do środka stołu, niewygodnie pod stronę backendową. Tak, szuka, Feng ten wejść szuka możliwości, szuka, żeby urwać tego seta, bo to jest dla niej szansa, żeby się załapać jeszcze do tego pociągu. No i świetny backend, bardzo ładne przyspieszenie. Tak, tak, to już... Ponownie w tym secie wychodzi Feng na prowadzenie, minimalne wprawdzie, jeszcze o niczym to nie świadczy, ale świadczy o tym, że prowadzi chyba najbardziej wyrównaną walkę w tej partii. Tak, bardzo dobry odbiór, takim lekkim topspinem po prostej, gdzie dostała wygodną piłkę Feng Tianwei i skończyła. Tak, bardzo duża rola to jest podania i odbioru podania, bo to ustawia praktycznie całą grę, jeżeli jest dobry odbiór serwu, to już ta inicjatywa jest po stronie odbierającego. Powiedziałbym, że grają bliźniaczo. Dopiero wchodzi na te wielkie salony dorosłego ping-ponga. Dwukrotna mistrzyni świata juniorek. Już ma medal brązowy mistrzostw świata seniorek, a więc no to już jest ktoś w tym towarzystwie i ta rutynowana, mająca już sporo medali, nie tylko na mistrzostwach świata, ale również na igrzyskach, Feng Tianwei. Time out. No, ta wiadomość, którą tu widzimy, Zbigniew Brodka, złotym medalistą na 1500 metrów, jeździe figurowej o 3000 sekundy lepsze od Holendra. Wielka sprawa. To pierwszy złoty medal w historii łyżew szybkich dla Polski. Tak sobie myślę, kiedy będzie pierwszy złoty medal olimpijski, no w ogóle olimpijski, prawda? W ogóle olimpijski. Dla tenisa stołowego. Wy z Andrzejem mieliście prawie blisko ten medal w walce, ale nie będę przypominał, żeby nie denerwować, bo faktycznie to dokonaliście wtedy, trzeba przyznać, dużej sztuki, tak prowadząc. 1-1, ale to nie było medal, to było ósemkę, tak, ale 1-1 po 19 w poprzedniej olimpiadzie o medal. No właśnie. Z mistrzami olimpijskimi. No, przecież trzeba mieć trochę szczęścia, no, nie ulega wątpliwości. Bo przecież przez lata byliście czołowym deblem świata. Tak, tak, tak. Czyżby się zahaczyła z tym jednym setem? No zobaczymy. Zaczyna grać agresywniej, tak? Bo widać, że odbiór podania jest bardzo agresywny, do środka, z blokiem. Rzeczywiście prawdopodobnie, bo psychika jest taka, że w tym momencie 0-3 nie ma nic do stracenia. I to jest normalna kolej rzeczy. Czasami nawet można prowadzić 20-11 i przegrać. No i znów wyrzucona piłka po ataku backhandowym Chinki. I mamy setbola. Nerwowo. Chociaż prowadzi 3-0, ale żył jakby tak ambicjonalnie. Widzę, traktuje tę sprawę i błąd. Mi się wydaje, że to nie jest tylko ambicjonalnie. Zdaję sprawę, że poziom jest tak wyrównany, że 3-0 się robi 3-1. Jeden set się przegrywa, jest 3-2. Praktycznie równy pojedynek. Tak, teraz nie trafia forehandem z kolei i przegrywa. 5 bodajże punktów z rzędu zdobytych przez Feng.
To na tym poziomie nie zdarza się zbyt często. W której oglądamy Chinkę Zhu Yuling, to właśnie ona serwująca oraz jej rywalkę Feng Tianwei z Singapuru, ale też urodzoną w Chinach. Trzy do jednego w setach. Czwarta partia wygrana przez Feng i gra toczy się dalej. Widać tutaj bardziej, że Yuling bardziej skoncentrowaną, widać, że już po tej porażce w tym czwartym secie to już tak sobie zdaje sprawę, że to nie może sobie pozwolić na moment luzu ani na porażkę kolejnego, bo to się gra praktycznie wyrównuje. One, two. Grają szybko backend do backendu, gdzie Feng Tianwei ciężko jest znaleźć tą swoją najsilniejszą stronę, czyli forehand. Czasami próbuje, właśnie tak jak teraz, przeskoczyć do środka, do strony backendowej. Ale jest to wszystko oparte na małym czasie i przez to następują bardzo często takie małe, drobne pomyłki, które kosztują punkty. Net, 3-1. Net. Jedną, pan Józef Myrcik, nasz polski działacz i sędzia, właśnie mi powiedział kiedyś, że dawał takie propozycje i bardzo, moim zdaniem, bardzo ciekawa. Zlikwidować net. Ja uważam, że... A w siatkówce nie ma. Tak, w tenisie jeszcze jest, ale bo tam są większe odległości. U nas można odebrać piłkę, która jest zaserowana po siatce. Bardzo rzadko nie można jej odebrać. Także ja uważam, że to są same korzyści z tego. Nie ma dyskusji, czy był net, czy nie. Bo sędzia bardzo często nie zauważa. Po drugie, wydłuża grę, znaczy skraca grę, no bo ilość 2-3 nety w secie, no to jest powtórzenie piłki, przeciąganie. Ja uważam, że to byłby bardzo ciekawy pomysł. W rankingu światowym wyżej, co ciekawe, jest Feng. Jest na miejscu piątym, Feng Tianwei. Tuż za Wu Yang z Chin, natomiast Chinka Zhu Yuling na miejscu siódmym. Tak, ale to są tak małe różnice. Tak, niewielkie. A jednocześnie na pewno zawodniczka chińska, będąc o te 10 lat młodszą, rozwija się. Czyli dla niej każdy miesiąc, każde pół roku to jest parcie w górę, gdzie generalnie Feng Tianwei może utrzymywać i małe wahania mieć lepiej, gorzej. No, raczej z tendencją pójścia w dół. No, tak kolej rzeczy. Tak, tylko 27 punktów różnicy. To był ranking ze stycznia tego roku. Cztery Chinki na pierwszych miejscach. Liu Shiwen, Ding Ning, Li Xiaoxia i Wu Yang. Piękny backend. Ale tak, rzeczywiście myślałem, że on nie był w stole, on był obok stołu, bardzo minimalnie. Ale po siatce. Set.
Tutaj już widać efekt Engwej troszeczkę nerwowo, a jednocześnie, tak jak w poprzedniej akcji, szuka możliwości, aby na siłę zdobyć ten punkt 3-7 i 1-3. No i to się po takim jednym turnieju już, jeśli chodzi o ranking, wiele może zmienić. No tak, zwłaszcza jak się wygrywa zainteresowaną, ale tam są bardzo małe różnice. Najwięcej jest, jeżeli się na przykład dozna porażki z dużo niżej notowaniem, to wtedy się traci bardzo dużo punktów. I tam były takie dyskusje na ten temat wśród zawodników, że z tego powodu też część zawodników unikała. Przy bardzo wyrównanym poziomie mogła stracić bardzo dużo punktów ci zawodnicy takiego czuba światowego. No i niektórzy właśnie Europejczycy tam czasami unikali turniejów. I 4-1, 11-3 w ostatnim secie. No to nie pozostawiła cienia wątpliwości. No, trzeba przyznać, że kolejny wielki chiński talent w tenisie stołowym. Tak regularnie są wprowadzane. Trzeba przyznać, że te mistrzynie świata juniorek, czy też mistrzowie świata juniorów, spokojnie są bardzo powoli wprowadzani do tej ścisłej chińskiej czołówki seniorek i dają zapewne znakomicie radę. Także praca dobrze wykonana, ćwierćfinał wygrany, a więc mamy Zhu Yuling w półfinale, a natomiast numer 5 rankingu światowego Feng Tianwei odpada w fazie ćwierćfinałowej z tego turnieju. Mówiliśmy tutaj o Europejkach, no oczywiście za Chinkami są Japonki, bo Fukuhara na miejscu 9, rankingu na 10 Ishikawa, natomiast później mamy Koreankę Seo Hyo-won i pierwsza Hiszpanka Europa, ale tyle, że Hiszpanka chińska Shen Yanfei, podobnie jak Holenderka chińska Li Jiao. Natomiast z Europy na miejscu 19 w rankingu pierwsza oryginalna Europejka, że tak to określę, Wiktoria Pawlowicz z Białorusi. Tu jeszcze oglądamy najciekawsze akcje tego pojedynku. Trzeba przyznać stojącego chwilami na tak, bardzo dobrym piękne poziomie. Jaka praca nóg?